Siema, siema, jestem RajoGP, to jest kolejny już 43 odcinek z naszej serii Od Farm do Firmy, sezon 4. I w tym odcinku oczywiście dalej kontynuujemy akcję Sianokosy. Także no będzie się działo fajnego, myślę, że nawet spoko. Kupimy sobie dwie teraz maszynki do Sianokosów i dziś będziemy na nich grać. Także czy będzie fajnie, czy nie, też wy ocenicie oczywiście w komentarzach. No i cóż, no i lecimy oczywiście z odcinkiem. Ja sobie teraz do shader wyłączę, tak samo to, tryb gameplayowy. Okej, okay. Oczywiście tak, pierwszy zestaw to jest Proximka, to nasza sowiedziecka power z Leli, kolejny zestaw Leli. No i ten Lambo RS160 z Leli. Także wszystko mamy od Leli, super, nie? A co będziemy dzisiaj robić? No to właśnie już widzicie. Ja zaraz sobie tylko drzwi zamknę, o, elegancko. Okej, okay, jedziemy. O, ten kotek sobie śpi, aż leży. Oczywiście przetrząsamy wszystko po kolei. No i oczywiście później będziemy sobie to wszystko też zgrabiać. Także oby się udało. Kupiłem troszkę taki większy sprzęt, żeby się obrobić ze wszystkim dzisiaj w jednym odcinku. Także no zobaczymy. Piesek sobie poleciał, jaki fajny pieszek. Dobra, w każdym razie jest ciekawe, jak to też wyjdzie. No i cóż, nagrywam to dzisiaj praktycznie, nie wiem, nawet nie wiem, która jest godzina. Ale tak, wrócimy do domu, tylko zjadłem i od razu praktycznie siadłem do nagrywania. Myślę, że nagram sobie teraz, potem będę miał raz, że z głowy, to jeszcze będę mógł sobie odpalić jakiegoś live'a i się nie martwić o to, że muszę jakiś odcinek nagrywać, nie jeszcze. Także, no będzie spoko. Tak, tak na razie idzie to całkiem nieźle. Więc, no, git. I na samym odcinku będzie oczywiście chyba jeszcze prasowanie, z tego co mi się wydaje. No raczej tak, no bo co innego będziemy robić. I też pisaliście, żebym trochę te odcinki robił takie nieunatone, w sensie, że ciągle robię jakby to samo, te różne prace. Znaczy teraz akurat spoko zrobiłem, że jest że mam te sianokosy. Ale tak na ogół to pisaliście właśnie, o, sorki trochę. I pisaliście, żebym starał się bardziej wykonywać prace jakieś takie poboczne, typu jakieś drzewa, co nie, jakiś las, akcja wycinka drzew i tak dalej, żebym też sobie jakieś pole zrobił w lesie też, także no, będzie całkiem spoko, myślę. Także będzie fajnie. I to kukurydzę też będę robić, także no siewy jeszcze przed nami i wszystko i tak dalej. Tak, siewy przed nami, kukurydzy, czyli już ja jestem po siewach. Ale sobie kukurydzę jeszcze zasiejemy. Tak gdzieś w przerywniku między odcinkami sobie kukurydzę strzela albo jakieś pole kupię z kukurydzą najwyżej. No, żeby ta kukurydza jednak była, żeby ona tam na odcinku też się pojawiło parę razy, co nie? I w ogóle tak, ciemno jest, myślałem, żeby tylko samego mnie zrobić, ale jestem czarny na tej koszulce i widać byłoby mi tylko tak odtąd całą mordę, więc tak trochę lewitująca głowa, nie bardzo. To zapaliłem światło i w sumie nie wiem, czy jest lepiej. Zresztą piszecie w komentarzach zapewne, oby. No i też tak a propos wszystkiego. Bardzo wam się spodobała seria, którą wrzuciłem. Mianowicie chodzi tutaj o wschodnią dolinę Beta, czyli coś na wzór właśnie serii, w której nagrywałem lubelską. Mega wam się spodobało. Ponad dwa koła Wiwsów tych wysiedlańców, nie? No i też z ponad 200 łapek. Także no jak na mój kanał, to jest taki film naprawdę dobry, fajnie na oglądalność i ogólnie spokojnie, także bardzo mi dziękuję oczywiście za to wszystko. No i kolejny odcinek już niedługo, także w sumie to jest odcinek na piątek. Dzień nie zacząłem nagrywać od końca, ale postanowiłem, że skoro wam się tak bardzo odcinki te podobają, to będziecie ich dostawać aż dwa razy tygodniowo. Także ETS-a póki co nie ma, pauzujemy sobie go jeszcze. Tak na tydzień myślę, może dwa jeszcze. I dopiero później właśnie ruszamy z ETS-em. A jak póki co teraz, to lecimy z farmingiem i to na pełnej, naprawdę, także no, cztery filmy. Z czego się podjąłem? O dziwo, właśnie miało być tak, że to otwarte filmy już sezon 5 będzie na tamtej mapie. Ale jakoś tak wyszło, że otwarte filmy jest osobną serią, a stworzyłem też inną, także no, będzie fajnie. No. Więc w sumie spoko. Też tak myślę, czy w ogóle tą serię Working Progress prowadzić dalej, ponieważ no już jakby wszystko nie leci. Ale jest ta seria, pomimo tylko robi się zbędna w taki sposób, że już jakby
no co miało być pokazane, zostało, więc nie wiem, czy teraz jest sens jakby zrobić dalej, no ale no pomyślimy jeszcze, mamy sporo czasu, także jakby to się nie ma co martwić. Okej. A co do tej serii oczywiście, bo też, znaczy oglądana jest ładnie, no chyba około 800 wysilnie zawsze zaskoczy, także jak tyś coś koło 1000 to odcinek udany, co nie? Także spoko, zaraz to w ogóle druh. No właśnie, włosy wyłączyłem, jak wracałem z tym. No, dobra. Także, no to już to oczywiście nie jest seria ze wschodniej, także teraz możemy sobie grać ten bez shaderów. No i też tak jak wcześniej mówiłem, pokazywało się od komentarzy tam, że no seria taka fajna, super w ogóle, naprawdę mega się udało. I pytacie o linki do mapy, no wiecie, no mapa jeszcze nie jest wydana, bo jeszcze jest w fazie testów. Ciągle testujecie, to czasem szukam, znajduję jakieś błędy. I moi testerzy, właściwie dwóch moich testerów, ciągle coś robią, znajdują, działają, także to się akurat bardzo cieszę, jestem z nich dumny, że dają sobie radę. No i też już wam mówiłem, mapa nie pójdzie na testy tak ogólne do was, nie? Bo jakby, no, to są moi zaufani koledzy, gdzie zawsze mogę na nich liczyć i tak dalej. A nie oszukujmy się, no ale większość z ludzi tutaj poznanych jest poznana w internecie właśnie. Co za tym idzie, no troszkę tak dziwnie współfalać się ze sobą tak o, w takich właśnie sprawach, jak chodzi o mapę właśnie. Żeby tą mapę tak po prostu dać komuś, nie? Co innego, jeżeli to jest system, to jakaś osoba taka, no już troszkę bardziej jakby powiedzieć rozpoznawalna, nie? Czyli mówię o tych większych youtuberach. Oni raczej nie chcą swojej reputacji marnować tylko dlatego, żeby wydać komuś mapę i zrobić na złość, nie? Więc no to, no rozumiecie, nie? Wiem, że jest wśród was masa osób dobrych, którzy nie wydają za nigdy mapy, ale jednak no tu akurat chcąc, nie chcąc muszę wszystkich wrzucić do innego worka, więc no tu akurat no sorry bardzo, no ale jednak no wiecie, no staram się, żeby mapa nie wyszła za wcześnie. Tak jak to było z Lubelską kiedyś, że też 3.1 była trochę za wcześnie opublikowana, na szczęście do wielu osób nie doszło. Bo jednak no, trochę osoba się to tam wróciła. Także fajnie, no ale jednak parę tam dziesiąt pobrań poszło, nie? Więc no to też dla mnie jest w sumie szokujące, że potrafią ludzie być tak chamscy, nie? Dlatego no, zrozumcie mnie i ta mapa nie wyjdzie tak na testy, nie? Chyba że wyjdzie jakaś wersja taka oficjalnie testowa, no, ale to też wątpię, bo to raczej nie ma sensu robić takich rzeczy. Ogromnym, że lepiej jest ten wyłączyć to niż podnosić. Także no. 8 minut odcinka, bardzo fajnie. Abyśmy się jeszcze wyrobili z tym z grabianiem, bo tam będzie troszkę tego grabiania więcej. No i kupiłem też tą właśnie 4 wiatrakową. Wiatrakową czy kogutową, karuzelową, jakoś tak to się nazywa. Znaczy karuzelowa to jest ogólnie, ale no wiecie, na 4 te łopatki. Te karuzele w sumie. Więc powinno być szybko, dlatego mam nadzieję, że to ładnie poleci. Okej, dobra. O, tu go z pozowcami. Bardzo fajnie, dużo trawy dookoła, więc można sobie grać naprawdę nieźle. Okej, a my lecimy dalej. I tak, co do kolejnych odcinków, właśnie jak mówiliście, no będę starał się też te odcinki wypuścić z lasu jakiegoś. No i jak przyjdzie zima, oczywiście to zrobię zimę, nie? Bo to jest jakby, gramy bez season. I śniegu nie ma domyślnie, więc na potrzeby pory wiosny, którą wymyślam sobie, tak wiecie, jak te wiosny i tak dalej, to sobie wymyślę, że będzie wgram na chwilę season. Oczywiście, że na innej też mapie, żeby, znaczy na innym save'ie, żeby mi też tak to nie zakłóciło tego całego save'a i żeby mi się nie skruszało, nie? Więc robię sobie zimę i będziemy sobie tam jeździć, odśnieżać się ewentualnie, wywodzić, to kilka odcinków wypuszczę, ale no wiecie. Ja w ogóle jakoś tak zawsze dziwnie do tego podchodzę, bo jak była zima, to ja nie grywałem żadnych zimowych odcinków, tylko robiłem dalej swoje, nie? Jak inni nagrywali, to ja stałem w miejscu i dalej robiłem swoje, nie? I nagle każdy skończył i ja wchodzę w taki przejedzony temat, przeżarty wszystkim i nikt tego nie ogląda. No także. Nie wiem, kuma, ale mi dalej śnieg leży, także. No. Okej, okay. Coś jeszcze miałem poruszyć ważną kwestię jakąś? A w sumie mogę też, ciekawy temat co mam do poruszenia akurat. Mianowicie chodzi o mody, a właściwie o jednego moda, który właściwie to jest
oryginalna maszyna nasza z DLC. Chodzi o Bizona. Moje przypuszczenie okazało się słuszne i jeżeli tylko wyjdzie DLC z Bizonem, to chwila, moment i zaraz pojawią się jakieś edity i tak dalej, nie? Tylko wystarczy, żeby jedna osoba rozkodowała. Tak też się stało. Bizon poszedł w świat. Oficjalnie nie jest nigdzie wydany, a ja otrzymałem dwie wersje od was. Nie będę dokładnie mówił od kogo, ale otrzymałem właśnie dwie wersje. Jedna jest nawet z opcją malowania, także bardzo fajnie, pomimo że mi się cały ten dodatek Platinum nie podoba, w ogóle paskudztwo, nie? Tak właśnie, Bizon bardzo fajny. I co mogę powiedzieć, to tyle, że no trochę szkoda mi się zrobiła, jak do... Znaczy jakby... to jest jak z budowaniem Lego, o, doskonały przykład. Sama frajda do... w Lego polega na tym, że budujecie, a nie na przykład cieszycie się, bo coś zbudowaliście. Tylko na przykład to chodzi o to, że budujecie, budujecie, jest fajnie, fajnie, nagle zbudujecie i jest takie, kurczę, no co teraz, nie? No nie będzie do roboty, trudno. Tak samo masz się z tym Bizonem. Każdy chce mieć tego Bizona, ale jeżeli już tego Bizona się ma, no to wtedy jest takie, no spoko, mam i tyle, nie? Tak samo jak jest z innymi modami też. Zawsze chcecie te mody jak najwięcej, a potem się okazuje, że większość osób na nich nie gra. Także też takie uczucia właśnie miałem, jak chodzi o tego Bizona. No i fajnie, tam sobie zrobię parę żniw i tyle. Ale no, nie ma tego wow i tak dalej. Tak samo też już nie widzę potrzeby kupowania DLC Platinum, bo ja miałem kupić DLC Platinum tylko dla Bizona, co nie, żeby sobie powiedzieć jakąś w końcu nową maszyną, bo ja ogólnie jestem zwolennikiem takich maszyn, ładnie wyremontowanych, leśniących i tak dalej, a większość osób nie lubi tego połysku, bo dalej żyje farmingiem 13, bo tam fajnie maszynki wykonały też, nie? Także oczywiście do niego nie chcę obrazić, nie? Jak najbardziej nie. Ale no, mi się właśnie bardziej podoba ten połysk na maszynach. Wtedy maszyna wygląda jak taka nowa, wiecie, zadbana i tak dalej, nie? Także dlatego też chciałem tego Bizonka mieć. No i go właśnie mam, także tam oczywiście dziękuję dwóm osobom, które mi go podesłały, także dzięki wielkie. I podesłały właśnie mi te dwie osoby jakby tego samego. Znaczy jeden po prostu chamsko wyciągnięty z Platinum i wrzucony, nie? Drugi już Panel IC, ładnie dopracowany, nie? Już w ogóle jest fajnie ogarnięty. Zmiana kolorów, niebieski, czerwony, żółte, jakieś odmiany. Bardzo fajnie. Także takie coś też szanuję, ale jednocześnie no szkoda, że został rozkodowany, nie? No bo jednak bardziej się te pieniądze by przydały może Giantsowi, nie? Który w końcu tam coś by z tym farmingiem ruszył, a tak mamy go za darmo, tego Bizona. Znaczy, oficjalnie jest wydany, ale po ludziach, od ludzi do ludzi sobie, on sobie też skrąży. Już jego ma naprawdę mnóstwo osób, nie? Jeżeli już ja go mam, to już mają go wszyscy, tak naprawdę. Bo ja zawsze jestem ostatni, jak chodzi o te mody. No chyba, że chodzi o 160 z wschodniej. Akurat tą 160 mam od tej, znaczy no, od jednej osoby, właśnie, którego zrobiła, on jest wydany i fajnie, nie? No bo to się nie rozejdzie jakoś tak szybko. A na full skrypcie jest też spoko się gra. Zawsze do realnej serii jak najlepiej. Także no, jak chodzi o temat Bizona, to chyba myślę, że wycelowałem swoją odpowiedź. Fajnie, że jest, fajnie, że rozkodowany, ale jednak trochę szkoda, nie, że tak to poszło. No i właśnie, niedługo szykuje się kolejne DLC, tym bardziej to właśnie ta ropa, trochę wciśnięta na Hama, według mnie, żeby zapchać tą dziurę między Platinum a 19. I co do tego, mogę powiedzieć w sumie tylko tyle, że kupię ten cały Expansion 2, ponieważ jest Kun, Big Boot, no i ropa. Ropa jakoś mi się tak nie podoba, ale ogólnie mi się bardzo podoba to, że będzie wszystko w pudełeczku. Za tym idzie oczywiście postawy sobie na honorowym miejscu koło farminga. To jeszcze mam gdzieś plakacik, także na ścianie wisi. Także naprawdę, ja jestem zwolennikiem oczywiście namacalnych rzeczy, w sensie pudełek, nie? Do gier. O matko. Uwielbiam pudełka, trochę taki kolekcjoner ze mnie tych pudełek, no i bardziej lubię właśnie te pudełka niż bawienie się w te elektroniczne. Wiadomo, elektroniczne jest o wiele wygodniej, bo czy płyta się porysuje, czy zgubi, to zawsze lipa wtedy, nie? A tak możemy sobie zawsze to zainstalować, gdzieś tam pobrać z Zenta, czy coś takiego, nie? Ze Steama.
Więc no akurat to mi się podoba, że mam wszystko na miejscu. Tylko szkoda, że tak późno wychodzi. Jakby to wyszło, ja wiem, wraz z DLC Big Boot, nie? To wtedy bym sobie na pewno kupił. A tak trochę długo musimy czekać na to, nie? Minęło 15 minut, super. Co teraz? Ja naprawdę nie mam pojęcia, co jak to wyjdzie później. I czy mi się to pozgrabić. Pozgrabiać. W sumie tam to jest troszeczkę większe, bo to ile ma? 8 metrów? Chyba jakoś tak. No więc to może szybciej akurat pójdzie, no ale jeszcze mam pół odcinka tak naprawdę, a ja dopiero jadę na ostatnią łąkę, nie? Więc trochę, a może sobie to w trawę zrobimy? No tak też zrobimy, dobra, to jest sobie w takim razie siądę tutaj na łące, gdzieś obok. A, w sumie zawaliłem, bo mógł sobie tam podjechać wcześniej, ale dobra. Więc sobie tu staniemy. Okej, na ręcznym. I odpalimy sobie, teraz tu pojedziemy. Okej. Czas na Lambo. Ogólnie Lambo mi się bardzo podoba, jest też to większa wersja, ale jakoś ta mi bardziej przypadła do gustu. Nie wiem czemu jakoś tak. To ma chyba około 400 metrów z tego co mi się wydaje. Patrzę, jak idealnie przyleci. Zatrzymał się, wow, co za pies. Spoko. Okej, dobra. No i oczywiście lecimy. Ze zagrabianiem. 110 koni zapotrzebowania. Lambo ma 164. Więc całkiem spoko. No i także największy jaki aktualnie jest w farmingu. Największy zagraberek jaki jest w farmingu aktualnie. Jest w moich rękach. Super. Zrobimy sobie jak będziemy wracać. Screena jakiegoś fajnego. Ogólnie bardzo mi się podoba ten styl jakim się ona rozkłada. Nie jest taka jak na przykład w tych kronach, że się po prostu rozsuwa, tylko jest takie najpierw się na dwie części, a potem jedna drugą, stronę drugą w drugą, nie? Bardzo fajny. Dobra, troszeczkę tak pojedziemy po tej kukurydzy, ale to chyba nie będzie jakiś szczególny problem. No, Lambo daje rady. Co gorsze, jeżeli mamy drive control, wtedy drive control daje strasznego realizmu, jeżeli chodzi o maszyny. I na przykład naprawdę ciężko jest z tym grać, a jeżeli macie drive control i gearbox, no to pozdrawiam, naprawdę jest strasznie ciężko. Koleżka gra na gearboxie i no ogólnie spoko, zmiana biegów, fajnie to się jakby gra, miło to brzmi. Ale jeżeli chodzi o wydajność w grze traktorów, to naprawdę spada, nie? Jest tak, że mamy zapotrzebowanie mocy nawet większe niż czy jest więcej koni niż to jest wymagane, co nie? A mimo wszystko i tak traktor nie daje rady, nie? To jest takie trochę... No nie mówię, że dziwne, no bo jednak tak ma być, nie? Ale... O matko, dobra, wyłączymy sobie to. Dobra. Troszeczkę wyjedziemy. O, elegancko jakoś to będzie. No ale jednak to dziwnie się gra, nie? Bo zawsze jest tak... Że no szkoda, przecież to daje, powinno dawać radę, nie daje rady, nie? Okej, ja sobie szykuję się do zdjęcia, jakiegoś ładnego zdjęcia właśnie, co strzeliłem takie. Może być. Dobra. Oczywiście na miniaturkę, więc wszystko robię po to, żeby się potem nie bawić się raz z tym, nie? Bo tak nie musiałem sobie jakieś ładne ujęcie robić, może to i byłoby lepiej, ale... Aha, czy wygodniej by było, to nie wiem, raczej nie. Z drugiego save'a i potem schodzić na niego i tak dalej, bla bla bla. Niektórzy tak właśnie robią, w sumie to nie tylko wtedy bardzo zachęca, ale to nie jest to takie, że wiecie, ze prac polowych tylko ogólnie jest takie przesyjone, nie? No więc słabo. No także jeszcze raz sorry bardzo za oświetlenie całego mnie tutaj, no ale nie mam tego softboxa, o właśnie softboxa. A póki co właśnie zbieram na kamerkę, także jak coś chyba w opisie, nawet jest link do Tip and Donation. No i się zaczyna, nie chcę nakłaniać, ale fajnie było jakbyście rzucili, nie? Wtedy by jeszcze fajna seryka powstała. W której tej serii właśnie będę się wypowiadać na jakieś tam tematy farmingowe, kanałowe i tak dalej. To ogólnie dużo się dowiecie, na pewno. To mogę wam zagwarantować. No i seria będę też taką poprowadzona z humorem, bo ogólnie na odcinkach jestem taki... No po prostu... taki trochę... Robię wszystko, żeby zrobić jak najlepiej, nie?
a tam byłoby tak bardziej na luzie, trochę śmiechu, chichu. No pewno byście się ze mnie śmiali i poznali mnie takiego naprawdę, nie? A propos poznawania mnie naprawdę, bardzo ciekawa sytuacja, bo będziecie mogli mnie właśnie poznać naprawdę i zobaczyć na targach w Lublinie, które odbędą się 3-4 marca. Ja prawdopodobnie będę w niedzielę 4 marca, także jeżeli ktoś jest zainteresowany i tak dalej, to wbijajcie tam na te hale całe, bo właśnie będę ja, będzie mój kolega, no i też słyszałem na live'ach, że będziecie i wy. Więc głównie dlatego jadę, żeby też się z wami spotkać, także no zobaczymy, czym ten Lublin tam piszczy, co nie, bo jestem mega ciekawy, jak te targi wypadną i czy to będzie taki szał jak rok temu, co mi kolega mówił, nie? No, także rok temu było spoko, zobaczymy jak będzie w tym roku. Ja oczywiście trzymam kciuki za Lublin i damy radę, nie? Jakoś tam, jak się uda nas spotkać, naprawdę będzie mega fajnie. I jakoś to ładnie się złoży. I ogólnie super będzie, nie? No, także pierwszy raz tak się chyba z widzami zobaczę. No, w sumie pierwszy raz. Miałem kiedyś jeszcze okazję, ale to troszeczkę inna sytuacja, więc temat na dłuższą chwilę, po prostu na live może bym kiedyś tam opowiedział i zrobił zapis później, żebyście mieli co oglądać, nie? No, ale ogólnie to właśnie będzie taka oficjalnie pierwsza okazja, także jak coś to wbijajcie i ogólnie, o właśnie, skoro dotrwaliście aż tak daleko, to napiszcie hashtag Targi Lublin. O, może być razem, może być osobno, ale ważne, że było hashtag Targi Lublin, nie? Wtedy dawam serduszko, tak jak to było tydzień temu, że dawam tam wam serduszka pod sianokosami, nie? Dobra, już sobie tutaj zajeżdżam. No ja to mówię, tak się właśnie fajnie rozkłada, nie? Jedno leci w tą, a drugie leci w tą. I wszystko ładnie wychodzi. Super sprawa, naprawdę. O. No, 23 minutki. 22,5 właściwie, no to nieźle. Pilnuję tego czasu, bo jednak chcę, żeby odcinki były jakościowo fajnie do oglądania, ale też, żeby nie ważył dużo, bo jak woda waży dużo, to muszę to strasznie długo wrzucać, naprawdę. 2 giga filmu to się wrzuca u mnie kilka godzin, nie? I to serio mówię. W sumie godzinę, 1 giga filmu to się wrzuca kilka godzin, nie? O, dobra. Także też zrozumcie mnie, takiego zwykłego rajota, który no stara się, jakby nie było, na co się staram dla was, żeby te filmy jakościowo były jak najlepsze, ale no internet mi nie pozwala, więc też widzicie w sumie po live'ach, co się na live'ach dzieje, nie? Jest masakra, po prostu. Ale nic nie mogę na to akurat zmienić. Czy ja nic nie mogę zmienić, nie? Tak jakby się uparł, to może i by coś tam podziało, nie? Ale dowiecie. Okej. Dobra, to jeszcze miałem takiego poruszyć? Wydaje mi się, że nie, chociaż... Może coś jeszcze? Czego nie powiedziałem? A, chwila. No o targach powiedziałem, o tym bizonie też. Testy, mapy i tak dalej. Sobie dużo tematów poruszyłem dzisiaj. No także jak na mnie to całkiem nieźle. Okej, plany co do serii następnej. A właśnie, już możecie w sumie podsyłać mi jakby kolejne propozycje na sezon, w sensie mapa, jaka to może być mapa, bo dobijam oczywiście do 50 paru odcinków i zakończymy sobie sezon zimą oczywiście. Zimą sobie zakończymy i tam właśnie będziemy mieli już jakby musimy znaleźć inną mapę. I nie będzie to wschodnia, pomimo że bym bardzo chciał, ale garnie ciągle na swoich mapach to takie... No fajnie niby, nie? No ale tak... Już taka seria powstała, więc po co robić jeszcze raz to samo, nie? Dlatego... stąd do was moja prośba. Jakbyście mogli znaleźć jakąś fajną mapkę, taką naprawdę fajną mapkę, na której mogę się rozwijać. Są wszystkie zwierzęta. Różne gospodarstwa. Bo na jednym wielkim nie chcę grać, chcę żeby było... Coś jak u mnie, takie zróżnicowanie terenu straszne, że wiecie, znaczy zróżnicowanie gameplayu. Gramy na najgorszych gospodarkach i gramy na najlepszych, nie? Nie chcę też grać na góralach, bo mi się to już źle kojarzy. Ta seria przeżyła 3 sezony. 2 sezony na góralach. Pierwszy i trzeci.
Tak. Tak, trzeci. No i jakby wszystko kończyło się tym, że utraciłem save'a i całego farminga, więc... Jakby to powiedzieć, źle mi się góra kojarzy, pomimo, że naprawdę bardzo dobra mapa. Więc jak ktoś, to prosił inną też, nie? Losberg ma jedną oczywiście na gospodarkę, to też mi się trochę średnio to podoba. No bardzo sobie w sumie tak zostawimy taki jeden pasek. Tak będziemy potem jechać tutaj z prasą. Oczywiście kaskującą. A jaka to będzie prasa? A, to jeszcze musimy podjechać na jedną tą. Jaka to będzie prasa, to możecie tylko tam mówić. I też widziałem, że podobał mi się pomysł, żebym kupił sobie nowy kombajn. I chcecie, żeby to klas Tucano, także Tucano chyba zawita do nas niedługo. Co i fajnie, że tak się wkręcacie w to. Ja lubię, jak właśnie jest duża aktywność, wtedy naprawdę mam się wybierać i jest jakby to... No, widzę na przykład komentarz, no weź klasę Tucano i jest kilkanaście łapek. Myślę, no to już fajnie, nie? Ludzie chcą na Tucano, to spoko. Muszę jakieś Tucano właśnie znaleźć. Mam tego Landini, to za ten zarobisty traktorek. Chyba sobie go tutaj na serię kupię, bo on ma 200 parę koni. No i niestety, ale chyba Proximka pójdzie mi w odstawkę. No, no. Chociaż nie. Prędzej bym tego Lambo sprzedał, bo jest taki. Ni to mały traktor, ni to duży. A ja chcę mieć albo duży, albo jakiś taki mniejszy, nie? Więc chyba to Kano. Znaczy. Landini wbije. A poleci sobie ten jakże piękny Lamborghini. Właśnie, mówiliście mi, że samochód to są Lamborghini, a traktory to są Lamborghini, jakoś tak, albo na odwrót, coś takiego. Się jednak dowiedziałem, że to jest akurat mało znaczące i można mówić tak i tak, na jedno i na drugie. Także traktor może być Lamborghini i Lamborghini, nie? Bo to jakby jedna marka, najpierw trzeba robić traktory, a potem te samochody, więc... Okej, okay, okej. Okay. Tak się dowiedziałem od jednej osoby i... No, no niby się zna, no, co będę się sprzeczał, nie? Okej. Okay. Coś jeszcze miałem... Nie, chyba nie. No, też mogę w sumie tak określić, jakie jeszcze odcinki będziemy tutaj mieli w serii. Więc na pewno powstanie jeszcze odcinek sprasowania tego wszystkiego. Ze zwożenia. Ogólnie z krowami też będziemy robić też, także kupno krów, jakieś obrządki i tak dalej. No żniwa, prasowanie, bla bla, te głupoty, to jest trzy odcinki. Kukurydza, kiszonka, sałata. I to chyba będzie już na tyle. Z takich większych spraw, jeszcze może do lasu skoczymy na chwilkę. I po lesie będziemy kończyć już wszystko zimą. Także w sumie zostało nam naprawdę niedużo, ile? Z 2 miesiące myślę i będziesz po czwartym sezonie. No tak, 2 miesiące, nie? No jak odcinki chodzą co tydzień, to się nie ma co dziwić w sumie. Także no, no szkoda, że to co tydzień. No tak naprawdę bym chciał nagrywać to i codziennie, nie? Bo, ale też przesyt by taki był, nie wiedzielibyście co oglądać, kiedy co wbija. Więc no nie wiem, no. Naprawdę... Czasami jest ciężko tak określić, co i jak to wszystko ma wyglądać. Dobra, ciach. No i teraz stąd kolejny ten pasek. Pokos. U nas się na to mówi, jak... znaczy nie. U nas na pokos to się mówi na... jakby to określić, na moment, czas zbiorów, czyli na przykład mamy no drugi pokos tego trawy, nie, na przykład, czyli wiecie, drugi raz kosimy trawę na jakimś polu albo ogólnie, nie, to właśnie u nas tak jest, chodzi o ten pokos, a niektórzy właśnie mówią, że ten pasek tutaj, co widzicie, z tego siana, to jest pokos, nie, nie mówię, że to jest źle oczywiście, ale jednak takie, no wiecie, nie. O, widzę, że tak wyjdzie odcinek 40-minutowy, więc spoko. No więc wszystko fajnie akurat się zgrywa, widzicie? Mija pół godziny i mi się kończą tematy do rozmowy. I się tak nauczył człowiek gadać o różnych pozycjach, że teraz już nie ogarniam. A jeszcze chciałem dzisiaj nagrać odcinek z wschodniej. A może live odpalę? W renderuje odpalę live, który jest godzina. Nie mam telefonu przy sobie. Gdzieś 17, coś takiego będzie.
Po 17 na pewno. Może 18 za chwilę będzie. 18, 4 po. No, no to nieźle. O właśnie. Skoro tak jedziemy. Jakiś komentarz chyba na YouTube dostałem teraz. Więc gość będzie miał fortowny. John Deere Team, pozdrawiam. Proszę, napisał uśmieszek pod komentarzem, więc ja też się uśmiechnę. I dzięki za komentarz. Muzyka nie gra. Ja się nic nie odzywam. Masakra. O Boże, tu to będzie dopiero. No to dłuższy odcinek wam trochę zostawię. A w sumie co, raz w tygodniu się kurczę wam należy troszeczkę dłuższy odcinek. I tak wiem, że nie wszyscy oglądacie odcinki do końca, no ale jednak... Wiem, pewnie leży do mnie. Naraz sobie odjadę. Ale jednak czemu nie? Też tak w ogóle na tym myślałem, czy będę nie zrobić jednego godzinnego odcinka raz w tygodniu? Czy... Co dwa tygodnie? Znaczy raz w tygodniu, ale... Pół godziny, nie? Godziny czy pół godziny? Nawet nie wiem, czy byście chcieli oglądać na godziny, bo w sumie no, w godzinę to bym dużo bardzo zrobił, bardzo dużo bym zrobił. Ale tak samemu to wiecie, no trochę cienko się nagrywa, nie? I ta seria multi, ktoś tak chodzi mi po głowie, no coraz częściej, ale to wiem doskonale, że to nie wypali, no i... Zawsze kiedy gram, to wspominam o multiku, ale... Tak gówno z tego będzie. Więc to nie ma sensu, dobra, raz sobie wejdziemy i potem będziemy jeździć już z tymi paskami. Chociaż nie, będziemy sobie normalnie tak jeździć jak wyjdzie. No, także tego. No właśnie, to jest Lubelska Dolina 3.2 i naprawdę mam kłopoty z tym, czy wam ją wydawać, bo niby dużo poprawiłem też, takich kosmetycznych bardziej zmian. Ale też ona jest taka, mogły jakieś błędy wystąpić przez tam jakieś dodawanie modeli, odejmowanie różnych rzeczy i te głupoty, więc na pewno by troszeczkę więcej ważyła. Nie wiem, czy się opłaca 3.2 wydawać. Tak, no bo teraz jakby jest cały ten, jak to nazwać, jest cała ta uwaga skupiona teraz głównie na wschodniej dolinie. Nagle wydaje Lubelską i co, trochę słabo tak, nie? Więc no już jak jest ta wschodnia na celowniku, to będę starał się to trzymać, żeby to jednak do końca zostało. I właśnie już tak dwa miesiące po premierze tej wschodniej będę starał się już Lubelską troszkę popchnąć, bo jednak to jest jakby nie, no jakby nie było Lubelska, to jest główny projekt mój, nie? Który naprawdę, no dzięki niemu zaistniałem. Jakby nie było, więc no aż żal byłoby tego nie kontynuować, nie? Może jakąś V4 troszkę w innym wydaniu zrobić. Zobaczymy, wszystko to się okaże, nie? W ogóle mogę wam też powiedzieć o planach, jakie miałem, jeżeli chodzi o V4 lubelską. Odpalę właśnie mapę. No, myślę, że będzie spoko. Jak widzicie tutaj moment, w którym zasłaniam teraz kamerką, czyli te wszystkie pola pode mną były dodane w 3.1 i ogólnie jeśli miałem pokazać taki klimat lubelski, nie tak blisko siebie pola i tak dalej. To zresztą widzicie na wschodniej doskonale, jak to powinno wyglądać. No i właśnie tutaj ta mapa ma jeszcze całą prawą stronę wolną i dół, nie? No i tam jeszcze na górze, tam lewy górny. I miałby powstać takiego, że po prawej stronie całkowicie miały być zrobione bagna. Wyobraźcie sobie bagna, nie? Takie bagna z prawdziwego zdarzenia, gdzie można by się zakopać i nie dać rady w ogóle wyjechać. A na dole miała powstać wioska, do której koło trójki, tam jak widzicie pole numer 3 się świeci, koło zwierząt jest właśnie droga taka z zawalonym drzewem, nie? I tam no miał być, wiecie, znak Lubelska Dolina V4, nie? Za niedługo. I tam miały być malutkie gospodarki, na których można byłoby grać i już by doszło na kolejne dwie gospodarki, czyli byśmy mieli już 8 gospodarek, Boże Święty. 8 gospodarek, na których można byłoby grać. I byłyby oczywiście bez silosów, takie strasznie biedne te gospodarki by były, nie? I teraz mam dylemat, czy to jednak wznowić to V4, czy 3.2 wydawać. No, w sumie to mogłoby na przykład po tej
Zamiast 3-2 to po 4 mam rzucić teraz, nie? Rozpocznę wszystko tam od nowa na tej mapie i tyle. No dobra, jeszcze czas na to pomyślimy. Oczywiście wy możecie tam pisać swoje propozycje, co chcecie zobaczyć w V4. Ale w sumie to jeszcze długo do droga. Więc tak to nie, w sumie nie piszcie. Nic się nie stało, nic nie mówię. Okej. Okay. A ja tu widzę, że będzie odcinek troszeczkę konkretniejszy. Także całkiem. Ale prosowanie też będzie sporo. Pojeździmy sobie. No chciałem zrobić te na kosy, na takie większe. Ale jak wiecie, no samemu to naprawdę ciężko ogarnąć cały taki temat. No bo jest, nie ma co ukrywać, ciężko jeździć tak zaraz po sobie, nie? I to wszystko ogarnąć. Chociaż... Nie no, przeromane trochę. Okej, okay, tu już jak powinienem w drugą stronę w ogóle jeździć, ale... Już tam trudno. Co to się rusza? Dobra, ja się nie wtrącam. Powiedzmy, że to tak ma być. I teraz tak, dylemacik. W tą stronę będziemy dużo nawracać. To dobra, pojedziemy sobie tak się raz pod skosem. Najwyżej tak się to ogarnie jakoś. No bo jak zacząłem w tą stronę, to jest po prostu dłuższe przejazdy, więc będzie lepiej nam się to prosować, nie? No i to dobrze tak zrobiłem akurat. Potem tego nie ogarnął. Tu jeszcze raz sobie przejdziemy i dalej już będzie wszystko szło pod trzecią siatkę. Albo sobie dołączymy to jeszcze raz do tego. Taki gruby pokos wyjdzie. Pakos, sorry. No. Dobra. No i też właśnie jestem ciekaw, czy Wschodnia Dolina będzie tak samo przez was pobierana jak Lubelska. Bo akurat Lubelska to się nie dziwię, że jest, bo no mapa pierwsza taka lubelska, trochę taka renoma, jakby trend taki, nie, już który wyznaczyłem do tych map lubelskich. Znaczy nie że się chwalę, nie, ale zauważyłem właśnie, że po premierze lubelskiej V2 wzrosł ogólnie ten popyt na mapy lubelskie, także no w sumie cieszę się, że udało mi się jakoś tam popchnąć to wszystko, żeby to Lubelszczyznę promować. No bo oczywiście ja za Lubelszczyzną murem tak dalej, także jak najbardziej. No i mapa ta jest właśnie, widzicie, taka, no wszystko ma na kupie, nie? Znaczy tu trochę tego, tam trochę tego, a tam już jest właśnie konkretnie zrobione, po prostu tak jak to jest w realu, nie? Czyli strefa pól, całość i gdzieś tam jakaś nitka sobie drogi biegnie, która po prostu tam czasami się jakaś wioska trafi, jest tam jakiś skup, czy przez las. Takie głupoty, ale to też właśnie robi dużo przy mapie, nie? No także, no jestem ciekaw, czy Wschodnia będzie tak fajnie przez was lubiana, nie? Znaczy niby już jest, bo fajnie wam się podoba, fajna mapa według was, więc no super, nie? Właśnie początkowo miała być w ogóle nie wydana, ale że aż takie zaangażowanie jest, no to czemu tego nie wydać, nie? I to jest trochę szkoda mi moich budynków, bo wiem, że one polecą, pójdzie wszystko w świat i zaraz moja obora będzie łaziła sobie na jakiś map wszystkich, nie? Tym bardziej, że jest taka nietypowa, no bo jest właśnie trochę tam można powiedzieć, że piętrowa, nie? Tak samo jak na przykład garażek z Mokrzyna, nie? Zaraz powstaną różne piętrowe garaże. Jestem pewien po prostu, to widzi się coś nowego i od razu chce się coś zrobić, nie? Tak po prostu jest. No także zobaczymy. Dobra, 40 minut odcinka. Jezus Maria, ja nie chcę przedłużać, ale tak wychodzi, że przedłużam. Więc nieźle. Matko Boska, nie lubię robić długich odcinków, bo to wam się nie chce oglądać. Mi to się długo renderuje, wysyła. Znaczy nie renderować, trzeba jak renderować, bo to poleci i tyle, nie? Ale bawić się z tym to słabo. No to tak troszkę zawinąłem Rugala, a to nie, jest źle. Ale pozgrywane to było oczywiście, nieważne jak to się sprasuje. Albo spoko pozgrywane. To już prasa to wszystko zbierze. Okej, okay. Dobra. A w ogóle śmiesznie ostatnio tam
na religii i tak fajnie zacząć sobie gadać z księdzem. Mam takiego fajnego księdza, naprawdę. Tam. Że ty nagrywasz, nie? Fajnie w ogóle. I tak dalej, jak tam panie celebryto, nie? No i gdzieś tam ktoś powiedział, że grube pieniądze się tym zarabia, nie? No i on tak tam mówi, jak zarabia, w ogóle coś tego się nie da zarabiać na mnie. I tak, no tłumaczą mu, że sponsoring i tak dalej, ludzie, którzy tam trochę w tym siedzą, na przykład dostały jakieś różne od jakichś firm na propozycje, nie? Że to można tam sobie nawet troszkę zrobić za promowanie jakichś produktów. No i on się pyta, czy tam coś promuje, nie? Ja mówię, że no nie ma żadnego takowego kontraktu podpisanego, ale że ogólnie jakieś tam przychody to generuje, tylko że no to teraz jest tak, że od 100 dolarów się wypłaca, jeśli ma się miesięcznie 100 dolarów, nie? No a ja mam na przykład 3,5 dolara miesięcznie, no to trochę słabo, nie? Więc brakuje mi te 96,5 dolara do tego, żebym coś w ogóle mógł wypłacić, nie? No i tam mówię, że to i to i tak dalej, on co, to ja nie wierzę w ogóle, nie, i tak dalej. I nagle się jeszcze koleżka wyrywa w międzyczasie, że on też nagrywa. I już cała religia przegadana na temat tego, kto jak to nagrywa, nie. Także, tak, to... Nawet nie wiem, po co to powiedziałem. Och, dobra. Mniejsza, po prostu chciałem to zagadać, temat zabić, czy coś. Okej. Okay. No, widzę, że to już pomalutku to kończymy, także ludziska, bardzo serdecznie wam dziękuję, że wpadliście na odcinek. Super było was gościć, oczywiście. Widzimy się za tydzień, w piątek, w odcinku, który będziemy sobie raczej prasować. No, wszystko już tutaj gotowe pod zagrabianie, także no, tylko grać, nie? Dobra, także nie przedłużam. Dzięki wielkie za uwagę, jestem RajGplay, do kolejnych odcinków. O, żeby nie było tradycji, stanie się zadość. Do kolejnych odcinków, trzymajcie się. No i cześć. Teraz macham jak debil. Lepiej tak. Cześć.